Dzisiaj sąd wyda wyrok w sprawie takiej, czy zostanie podjęte śledztwo przeciwko Donaldowi Tuskowi, premierowi Polski. My jako Solidarni nie mamy wątpliwości, że premier zadziałał na szkodę Polski, zgodząc się na 13 załącznik do konwencji chicagowskiej, przyjmując jako podstawę prawną procedowania w śledztwie smoleńskim. To nie ulega wątpliwości, że to zadziałało na szkodę Polski. Po pierwsze, ta podstawa została przyjęta wbrew prawu, ponieważ dotyczy lotów cywilnych, a samolot, jak wiemy, to był Tu-154M, M jak military, czyli samolot wojskowy. Umowa z 1993 roku, która była aktualna i która właśnie dotyczyła lotów wojskowych, dawałaby znacznie większe korzyści Polsce. Premier zgodził się na przyjęcie niekorzystnej dla Polski podstawy prawnej i w konsekwencji utraciliśmy kontrolę nad śledztwem, w konsekwencji zablokowano nam dostęp do kluczowych dowodów, w konsekwencji nie mieliśmy żadnego wpływu na treść postanowienia końcowego raportu MAK-u. Mało tego, nie mogliśmy się jako Polska odwoływać od tego raportu i utraciliśmy renomę i część swojej suwerenności na arenie międzynarodowej. Wszystko to z powodu decyzji premiera Donalda Tuska. Ja wierzę, że nie wiem, jaki będzie dzisiejszy wyrok sądu, natomiast wierzę, że prędzej czy później do takiego śledztwa dojdzie. My się nie domagamy w tej chwili wyroku, my się domagamy śledztwa. Wiemy, że setki tysięcy Polaków, nie jeden, to jest bardzo ważna sprawa, sprawa bezpieczeństwa Polski. I nawet gdyby jedna osoba miała wątpliwości, należałoby wszcząć śledztwo. Ale tutaj nie jedna osoba ma wątpliwości, tutaj setki tysięcy Polaków mają wątpliwości, mało tego, są oburzone postawą premiera. I dla nas nie ulega wątpliwości, że takie śledztwo należy podjąć. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że tak. Oczywiście, to znaczy stanięcie przed Trybunałem Stanu to nie jest kwestia prokuratury, tylko stanięcie przed Trybunałem Stanu to jest decyzja posłów, tak? To jest decyzja polityczna. Tak, premier powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, dlatego że premier nie jest świętą krową w tym kraju, to znaczy prawo powinno dotyczyć wszystkich i każdy, kto w Polsce złamie prawo, powinien stanąć przed sądem. Odpowiedni sąd dla premiera to jest Trybunał Stanu.